Jeszcze tak na dobre, sezon kąpielowy na Jeziorze Trzesiecko się nie rozpoczął, a sanepid już zamknął plażę przy ulicy Mickiewicza. Według zarządzenia pana burmistrza plaża powinna być od 25 uruchomiona, dlatego już w tym tygodniu popieraliśmy próbki wody. Co prawda w tym tygodniu była aura taka niesprzyjająca, dlatego że była burza, są cały czas prawie opady. No niemniej jednak we wszystkich miejscach dookoła jeziora wyniki wyszły bardzo dobre, natomiast na plaży miejskiej przy ulicy Mickiewicza wyniki są kwestionowane i te wyniki nie pozwalają na uruchomienie, przynajmniej na chwilę obecną, na uruchomienie plaży. Ale co stwierdzono w wodzie? No w wodzie są przekroczenia Escherichia coli i enterokoków, co świadczy o zanieczyszczeniu ściekami, które mogą no gdzieś tam dostawać się do tej wody i powoduje, że kwestionowane są wyniki. Ale od jakiegoś czasu podejmowane są próby stwierdzenia, dlaczego dochodzi do skażenia tej wody bakteriami coli. No jakoś to się nie udaje. Czy podejrzewacie chociażby, skąd one mogą brać się w wodzie? No przed chwilą prowadziliśmy rozmowę z panem prezesem Szlot i mamy, no będziemy podejmować jakieś kroki, to znaczy głównie zarządca kąpieliska i miasto, urząd miasta, bo my to tylko musimy sprawdzić, czy rzeczywiście woda jest bezpieczna dla osób kąpiących się. Także w tej chwili zbierają się i zastanawiają się, jaka może być przyczyna i jak tą przyczynę zlikwidować, po to, by jak najszybciej podjąć kolejne próbki, pobrać kolejne próbki wody, żeby można było jak najszybciej uruchomić tą plażę. A pozostałe plaże, tak zwana plaża wojskowa, Mysia Wyspa, nadają się do kąpieli? Tak, zarówno plaża wojskowa, jak i Mysia Wyspa, jak i wszystkie zwyczajowe miejsca kąpieli, bo badania wody w tych miejscach też Urząd Miasta nam zlecił i takie badania były wykonane i wszędzie woda jest w granicach normy, czyli jest naprawdę bezpiecznie. Natomiast ten odcinek przy ulicy Mickiewicza wskazuje, że musi być jakiś dopływ nieczystości. Według naszych informacji od dawna wiadomo jest, że pęknięty jest kolektor na ulicy Mickiewicza i po opadach deszczu to z niego wydobywają się nieczystości, które zagrażają plaży. Szkoda, że nie usunięto awarii przed rozpoczęciem sezonu. Warto też dodać, że mimo iż plaża jest zamknięta, to znajdujący się tuż obok wyciąg do nart wodnych będzie czynny, skąd w sobotę i niedzielę odbywać się będą relacje w TVN24 i TVN Meteo. Szczecinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył 11 rok akademicki. Uniwersytety Trzeciego Wieku umożliwiają przede wszystkim ludziom starszym poszerzanie swojej wiedzy, a także proponują bardzo ciekawą formę spędzania czasu. Zajęcia to nie tylko wykłady, to także ciekawe wyjazdy i seminaria. W czasie zajęć studenci seniorzy zgłębiali tajniki filozofii, historii współczesnej, poznawali różne poglądy na aktualne tematy społeczne i polityczne. Zakończenie roku zorganizowano w auli pierwszego liceum, a studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na terenie ośrodka sportu i rekreacji jest już przygotowany tor kartingowy. Na razie jest to obiekt tymczasowy, ale spełniający podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Karting to wyścigi go-kartów rozgrywane na specjalnych torach w różnych klasach w zależności od wieku kierowcy i pojemności silnika. W Polsce, jak i w większości krajów Europy, karting można uprawiać wyczynowo już po ukończeniu 8 lat. Szczecinecki tor jest własnością prywatną. Być może powstanie tu klub kartingowy.
kinie Wolność można oglądać wystawę prac plastycznych dzieci uczęszczających do studia plastycznego Valor działającego przy Sapiku. Prace wykonane są różnymi technikami przez dzieci w różnym wieku. Studio Valor funkcjonuje w budynku przy ulicy Kilińskiego. Na zajęcia uczęszcza kilkanaścioro dzieci. Dzieci mają do dyspozycji dwie sale, w których wyżywają się plastycznie. Zajęcia prowadzi Jolanta Korsak-Kopterska. W nocy z poniedziałku na wtorek szczecineccy strażacy otrzymali wezwanie do pożaru mieszkania przy ulicy Szczecińskiej w Szczecinku. Paliły się schody, ale w pożarze najbardziej ucierpiał młody człowiek, który został podpalony przez kolegę, z którym wcześniej spożywał alkohol. Doszło do tragicznego i w przebiegu, i w skutkach zdarzenia. Czas to noc z 19 na 20 czerwca bieżącego roku, około północy. W trakcie libacji alkoholowej doszło do takiej swoistej sprzeczki dwóch osób przebywających w pewnym mieszkaniu, chociaż akurat ten lokal trudno nazwać mieszkaniem, sądząc po oględzinach miejsca zdarzenia. W trakcie tego zdarzenia właściciel mieszkania, mając w plastikowej dwulitrowej butelce etylinę, benzynę do piły spalinowej, w drugiej trzymając zapaloną zapaliczkę, jak gdyby machnął tą otwartą butelką w kierunku stojącego naprzeciwko swojego kolegi. W rezultacie ta etylina zadziałała jak miotacz gazowy, czyli zapaliła się w trakcie lotu ku pokrzywdzonemu i już jako ogień, płonąca ciecz spadła na tego chłopca. Sprawca ma ukończone 18 lat, jesienią skończy konkretnie w listopadzie 19, pokrzywdzony ma skończone 17 lat, w grudniu skończy 18. Pokrzywdzony jest wychowankiem domu dziecka w Szczecinku, aktualnie przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Debrznie, jest na ucieczce z tego ośrodka, znaczy był na ucieczce z tego ośrodka. Ze sprawcą znali się z tego ośrodka, bo również w nim przebywał sprawca. Wyszedł z niego w listopadzie, w grudniu 2011 roku. Wcześniej znali się, bo uczęszczali w Szczecinku do tej samej szkoły podstawowej. Pokrzywdzony został przewieziony karetką pogotowia do szpitala w Gryficach, gdzie się znajduje Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Oparzeń. Jest w stanie bardzo ciężkim. Został zaintubowany, prowadzony śpiączkę farmakologiczną. Lekarze przewidują, że w takim stanie pozostanie przez okres około 2 tygodni. Ma poparzenia trzeciego stopnia, a więc te najsilniejsze, najgorsze z możliwych, na głowie, szyi, karku, klatce piersiowej, górnej części pleców oraz na obu kończynach górnych. No, prawie że 50% ciała to poparzenia trzeciego stopnia, co no, biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich tego typu spraw, no, spodziewamy się, można się spodziewać, iż na skutek różnych powikłań w pierwszym etapie leczenia wstrząs poparzeniowy, w dalszym etapie leczenia różnego powikłania typu sepsa, zapalenia płuc, mogą doprowadzić do zgonu tegoż pacjenta, tegoż pokrzywdzonego. No myślę, że nie jestem ekspertem, nie jestem lekarzem, ale te pierwsze 2-3 tygodnie zadecydują o tym, co dalej się zdarzy. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do najgorszego. Do najgorszego skutku, czyli do śmierci, nie dojdzie. Niemniej sprawcy tego zdarzenia przedstawiono zarzut
usiłowania zabójstwa na tym etapie. Ponadto przedstawiono mu jeszcze jeden zarzut gróźb karalnych wobec jednego z sąsiadów, albowiem w czasie zdarzenia albo tuż po zdarzeniu, na skutek różnych hałasów, odgłosów, dwaj sąsiedzi wybiegli ze swoich mieszkań, żeby interweniować, żeby udzielać pomocy. W stosunku do obu tych sąsiadów sprawca zdarzenia zachował się bardzo agresywnie, kierował różnorakie groźby. Przestępstwo gróźb karalnych jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Jeden z sąsiadów taki wniosek złożył, stąd i zarzut groźby karalnej. Być może i drugi sąsiad taki wniosek złoży. Wtedy te czyny, te zarzuty zostaną uzupełnione. Rozumiem, że sprawca przebywa w areszcie. W dniu wczorajszym skierowaliśmy wniosek do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. Sąd rejonowy wniosek uwzględnił i zastosował areszt tymczasowy. Tu chciałbym taką jedną rzecz jeszcze powiedzieć, że w zasadzie w każdym śledztwie o zabójstwo, o usiłowanie zabójstwa my osoby podejrzane poddajemy badaniom sądowo-psychiatrycznym, sądowo-psychologicznym. Tak będzie i w tym przypadku. Natomiast biorąc pod uwagę te dane osobopoznawcze, które dotyczyły sprawcy, już przed pierwszym przesłaniem przez prokuratora, już przed pierwszym czynnością procesową z jego udziałem, wystąpiliśmy do sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu, który jest obligatoryjny dopiero od etapu zarządzenia badań sądowo-psychiatrycznych, aby już uczestniczył w czynności, aby prawa podejrzanego przez całe postępowanie przygotowawcze były zachowane, biorąc pod uwagę właśnie ten jego stan psychiczny. Szczecinecka wieża wodociągowa zmienia właściciela. Prywatny właściciel podjął decyzję o przekazaniu jej w formie darowizny miastu. Dzisiaj byłem na spotkaniu z panem burmistrzem Douglasem, z panem burmistrzem Rakiem. No i w ciągu kilku minut udało nam się osiągnąć konsensus. To znaczy, wieża nieodpłatnie zostaje przekazana miastu. Będzie to forma darowizny. Miasto ma prawo, kiedy już dopniemy wszystkich dokumentów i innych rzeczy, na tej wieży dokonać to, co będzie uważało za słuszne. Jaki będzie cel przeznaczenia, nie wiem i jestem tylko bardzo szczęśliwy, że ten miniony okres zakończył się po prostu bardzo dobrze dla wszystkich ze stron. Dzisiaj się diametralnie sytuacja odwróciła. No jesteśmy, mimo że mężczyźnie to nie, jakoś tak nie przystoi, ale przy nadziei pozostajemy, bo przejęcie czy decyzja burmistrza o przejęciu tego obiektu na skarb gminy, miasta, czyni nową zupełnie jakość w sprawie. Jeżeli chodzi o plany, to na razie one są w sferze takiej życzeniowej, bym powiedział, związanej, ja przynajmniej tak to sobie tutaj planuję, żeby to przeznaczyć na może nie tyle planetarium, co takie obserwatorium, powiedzmy sobie, które też w jakiś sposób nawiąże do tych tradycji, nazwijmy to astronomicznych, które wywodzą się ze Szczecinka. My posiadamy w tej chwili już od 19 tego miesiąca, otrzymaliśmy ekspertyzę eksperta, rzeczoznawcę z ministerstwa. I ta ekspertyza określa nam, powiedzmy sobie, zakres prac, które należy wykonać i również tworzy, powiedzmy sobie, czy wskazuje na sposoby doprowadzenia tego obiektu do stanu używalności. Oczywiście już w innej funkcji. Ona już swoją funkcję jako wieży wodociągowej spełniła. Teraz trzeba ją wprowadzić jakby w nowe życie, nowe oczekiwania, nowe wymogi, nową funkcję, która będzie służyła miastu.
Starosta szczecinecki zamierza pozbawić szkoły niepubliczne części subwencji oświatowej za tegorocznych absolwentów. Zdaniem starosty absolwent opuszcza szkołę i już do niej nie wraca w momencie otrzymania świadectwa jej ukończenia i subwencja za miesiące wakacyjne nie przysługuje. Z tego, co jest mi wiadome, jeden z posłów w parlamencie złożył interpelację dotyczącą, czy się środki finansowe za absolwenta należą, czy też nie. No i jest interpretacja ministra edukacji Wydziału Prawnego Sejmu, że subwencja oświatowa naliczana jest na ucznia. Wyraźnie podkreślone, na ucznia. W ustawie jest napisane, że to uczeń, na ucznia otrzymuje się środki finansowe. I teraz jest dylemat, do kiedy jest się uczniem. Tak? Jeżeli okazuje się, że w szkołach na przykład tych niepublicznych jest uczeń, czasami absolwent jest w lutym, tak? I przestaje być uczniem, rozliczył się ze szkołą, wziął kartę obiegową, zarejestrował się jako osoba bezrobotna, poszedł na staż albo poszedł już do pracy, a szkoła ma jeszcze otrzymywać przez marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, sierpień dofinansowanie do tego ucznia. No my ten problem podnosimy. Ja wystąpiłem do wszystkich szkół niepublicznych o informację dotyczącą ilości absolwentów. Co miesiąc każda ze szkół niepublicznych składa do nas wniosek o zaliczkowanie środków na ucznia i we wniosku jest napisane na ucznia, nie na absolwenta, więc to jest problem, który chcemy rozwiązać. Do dnia dzisiejszego oczekujemy informacji od poszczególnych szkół niepublicznych i ewentualnej korekty składanych wniosków o dofinansowanie. Jeżeli się okaże, że tych korekt nie będzie, wyślemy kontrolę osoby audytora wewnętrznego do poszczególnej szkoły, weryfikując faktycznie, ile tych uczniów było, ilu absolwentów. I na tej podstawie zarząd powiatu podejmie decyzję o tym, czy te środki finansowe wstrzymać, czy też złożyć zawiadomienie do UKS-u, że zostały niewłaściwie sformułowane wnioski i sfałszowane dokumenty. Ja muszę pilnować interesu budżetu powiatu szczecineckiego i właściwie postępować, obojętnie czy tutaj ustawodawca nie przewidział rozróżnienia uczeń-absolwent, bo dzisiaj mówi się o uczniu. Dla mnie uczniem nie jest osoba, która rozliczyła się ze szkołą i nie funkcjonuje w jakichkolwiek strukturach danej szkoły. Ale to dotyczy też szkół publicznych. Nie, wie pan, jeżeli chodzi o szkoły publiczne, to my budżetujemy naszą jednostkę. I natomiast w szkołach niepublicznych otrzymuje się środki finansowe na ucznia, a w szkołach publicznych jest budżet danej szkoły, więc to jest całkiem rozróżnienie. Nasze szkoły nie otrzymują środków finansowych na ucznia, no bo gdyby otrzymywały środki finansowe na ucznia w jakiejś określonej procedurze czy wielkości, to by się okazało, że na przykład niektóre szkoły, które spełniają określoną misję w kształceniu, trzeba byłoby zamknąć, bo ilość uczniów razy środki finansowe nie wystarczałyby na podstawowe funkcjonowanie. To jest nadgorliwość. To jest jakieś działanie, które ma na celu raz łatanie dziur, łatanie tych długów, które miasto, przepraszam, powiat, jakie tam ma potrzeby swoje i szuka się pieniędzy, gdzie tylko można. Ale jest to bardzo daleko posunięta arogancja władzy, której wydaje się, że może interpretować przepisy prawa obowiązujące tak, jak jest jej wygodnie. Ale starosta powoływał się na przepisy, na prawo. Uważa, że ta subwencja maturzystom szkół niepublicznych się nie należy. Pan starosta przede wszystkim sprytnie żonglował pewnymi określeniami: subwencja, dotacja, budżet i misja i tak dalej, do czego się za chwilę też odniosę. Ale przede wszystkim działanie starostwa opiera się na opinii. Na opinii Ministerstwa Edukacji, konkretnie pani Berdzi, która jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji, jest to tylko opinia, która w żaden sposób nie stanowi prawa.
prawo obowiązujące, którym posługujemy się wszyscy, szkoły publiczne i niepubliczne, to jest ustawa o systemie oświaty. I jak dotąd ta ustawa nie została zmieniona, a wystarczyłoby jedno rozporządzenie pani minister, które zmieniałoby tę ustawę i ten punkt, który mówi o subwencji oświatowej. Nie ma takiego rozporządzenia, a zatem obowiązuje ustawa, która obowiązywała wczoraj, przedwczoraj, 3 miesiące temu, 5 miesięcy temu i tak dalej. Ja rozumiem, że jeżeli ta ustawa zmieni się od września na przykład, to wszystko jasne. Tak postanowiono, tak będzie. Na razie nic się nie zmieniło. To są tylko opinie, które chętnie rządzący chwycili do ręki po to, by ratować swoje finanse, zabierając szkołom niepublicznym. To taki specyficzny Robin Hood, któremu się wydaje, że zabiera bogatym, bo pan starosta raczył stwierdzić, że szkoły niepubliczne mają misję, przepraszam, szkoły publiczne mają misję, a w szkołach niepublicznych robi się biznes. No, to można tak powiedzieć, będąc niezorientowanym. Ja mogę się wypowiedzieć o naszej szkole i powiem tak, że żadnego biznesu tutaj się nie robi. Pan starosta posunął się w swoich określeniach tak daleko, że zahaczają one o szantaż, bo straszy nas Urzędem Kontroli Skarbowej i wszystkich dyrektorów szkół, którzy nie złożą korekt. To jest zmuszanie nas do złożenia korekty. I myślę, że to są metody naprawdę bardzo aroganckie i zbyt daleko idące. Ja się nie obawiam żadnych kontroli. Zapraszam pana starostę tutaj do nas, by chętnie podzielę się informacją o finansach szkoły, tak by przekonać, że to, co robimy, jest misją. To, że państwo zwalnia się z obowiązku dofinansowywania szkół w jakimś tam wymiarze takim, który by pozwolił tym szkołom pracować na najwyższym poziomie, to nie jest powód, dla którego starosta szczecinecki ma sięgać do kieszeni szkół niepublicznych i wyciągać pieniądze, które zupełnie się nie należą. Bo ja przypomnę, wrócę do pytania, które postawiłem na początku. Nie może kadrowa decydować o tym, jaka będzie wysokość wypłaty. Pan starosta przekazuje pieniądze, które nie są absolutnie należne starostwu, a należą się szkołom, które uczą. I określone są przepisy również w dokumentach starostwa. To są dwie uchwały, które regulują te przepisy i zasady przyznawania subwencji. Te uchwały też się nie zmieniły. I skoro w kwietniu, w marcu, w maju wypłacano zgodnie z tymi zasadami, to na jakiej podstawie? Wiem na jakiej, na podstawie opinii, którą usłyszano, a która jest bardzo wygodna. Próbuje się teraz zrobić taki ruch. Więcej na ten temat w rozmowie z Szymonem Cieślarem po aktualnościach. Wczoraj w Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę. Swoje prace wystawia Ewa Bińczyk, która zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem. Prezentowany na wystawie cykl malarski wnętrza nawiązuje do pojęcia introspekcji, psychologicznego wglądu do wnętrza siebie, która staje się ciekawą podróżą w odległe zakamarki wyobraźni. Ta ukryta przestrzeń odkrywa przed odbiorcą zaskakujące rozwiązania na polu interpretacji. Obrazy mają formę ekspresyjnych kolaży, w których niczym klisze nakładają się na siebie i współistnieją zapamiętane fragmenty minionej rzeczywistości. Wystawę można oglądać do 29 lipca. Od dziecka rysowałam, natomiast nie byłam pewna jakby co do swojej przyszłości plastycznej. Nie studiowałam, nie uczyłam się w liceum plastycznym i tak rodzina i znajomi doradzali, żeby może wybrać jakiś kierunek taki bardziej na czasie, że rysować zawsze można. I tak też zrobiłam, myśląc, że bez liceum plastycznego nie mam szansy dostać się na studia. A to było błędne myślenie tak naprawdę, bo studenci, najchętniej na studia przyjmowane są osoby takie jeszcze niezmanierowane. I także studiowałam najpierw zarządzanie i marketing w Szczecinie, a później dopiero, nie czując satysfakcji z tamtych studiów, podjęłam się jeszcze właśnie grafiki warsztatowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie jest Wydział Sztuk Pięknych. Czy grafika to był wybór od razu? Była pani zdecydowana na ten właśnie kierunek? Tak, przede wszystkim na grafikę, bo zawsze najważniejszy był dla mnie rysunek. Najlepiej się czułam w rysunku. Natomiast malarstwo jest dla mnie taką przygodą, stosunkowo świeżą, trwającą od 2 lat, ale taką rokującą na przyszłość, bo grafik, który kończy studia i nie ma warsztatu graficznego, przestaje być grafikiem, bo wymagana jest do tego prasa drukarska,
kwasy, kuwety, całe laboratorium, przynajmniej w tej technice, którą ja uprawiam, czyli technikach metalowych, trawionych. Tak więc możliwe, że w przyszłości będę tylko malować i rysować, ale daj Boże, żebym zajmowała się cały czas grafiką, bo to jest dla mnie najpiękniejsza dziedzina jak do tej pory. I na koniec, skąd zainteresowanie tematyką człowieka? Myślę, że wynika to tak naprawdę z faktu, że ja osobiście traktuję sztukę w sposób taki terapeutyczny, też dla mnie samej. A więc ta jakby sposób przenoszenia jakichś moich prywatnych przeżyć, emocji jest dla mnie rodzajem terapii, a to siłą rzeczy wiąże się z człowiekiem. Jest to takie humanistyczne i obrazowanie człowieka w sposób symboliczny, taki ekspresyjny, uniwersalny dosyć, taki jest mi po prostu najbliższy. Dziś o godzinie 11 rozpoczął się 48-godzinny marsz Nordic Walking. Inicjatorem marszu jest miłośnik sportów ekstremalnych Andrzej Kowal. Razem z nim na trasę wyruszyło kilkanaście pań z Ligi Kobiet Aktywnych. Zamierzacie chodzić z panem Andrzejem wokół Jeziora Trzesiecko i jak kondycja przed tym przedsięwzięciem? Mamy bardzo dobrą i postaramy się dać siebie wszystko, bo chodzimy... Dostałyśmy dyplomy na zakończenie i jesteśmy naprawdę w formie. A właśnie, trenujecie? Czy tak, trenowałyście przed tym marszem? Dwa razy w tygodniu. Tak, dwa razy w tygodniu mieliśmy zbiórkę koło Muszli i szliśmy Wieża Bismarka albo Trzesieka. Także mamy kondycję i damy siebie wszystko, a przede wszystkim dobrze się czujemy. A długo zamierzacie chodzić? Na jaki wysiłek jesteście przygotowane? To znaczy myślimy, że troszeczkę wytrzymamy, bo jednak ten trening robi swoje. Także postaramy się jak najdłużej być z panem Andrzejem Kowalem i maszerować. Wiadomo, że będą odpoczynki, także myślę, że będzie dobrze. A ten marsz z kijkami to jest dobra recepta na utrzymanie dobrej kondycji i zdrowia? Tak. Panie są zadowolone, no każda widać, może coś widać, opowiedzieć widać, o swoich sylwetkach i kręgosłup nie boli. Panie bardzo sobie chwalą właśnie ten sport. Andrzej, przygotowany już do startu, a jak długo przygotowywałeś się do tego marszu? To znaczy tak, no ja tutaj biegam, także no biegając to też jakiś przygotowywałem się do tego marszu. A po drugie sobie też ćwiczyłem, bo mamy tutaj właśnie taki teren, na którym można właśnie takie sobie podbiegi ćwiczyć, które wspomagają właśnie, wzmacniają mięśnie i tak dalej. No rok czasu to był taki trening taki po prostu ostry, no bo ja to traktuję poważnie i takim marzeniem jest, żeby pokonać te 250 kilometrów i no ja bez przygotowania to by było ciężko, no a tak to jeżeli troszkę się, jak to się mówi, zmożonego tego wysiłku, to myślę, że to zaowocuje i wytrzyma. 48 godzin dasz radę, tak? No tak myślę właśnie, dzięki tutaj może wsparciu dobrych kobiet, dobrych ludzi, którzy będą wspomagali, to myślę, że wspólnie razem damy radę. Liga Kobiet Aktywnych zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecinka z nami do chodzenia z kijkami. Równie z panem Andrzejem, zawsze będziemy chodzić. Jak często się spotykacie? Gdzie się spotykacie? W tygodniu, tu właśnie koleżanka mówiła, tu na Muszli właśnie w parku. I wszyscy chętnie mogą się do was zgłaszać. Tak, zapraszamy. 15 czerwca zawodniczki Międzyszkolnego Klubu Sportowego Wolej wzięły udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej w Ustroniu Morskim. Do turnieju w kategorii młodziczek przystąpiło 5 zespołów. Zespół MKS Wolej w składzie Martyna Styber, Patrycja Waliszewska rozegrały 4 spotkania, z których 2 wygrały oraz zaliczyły 2 porażki, zajmując ostatecznie 3 miejsce w turnieju. Z informacji uzyskanych z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej wynika, iż istnieje duża szansa na wejście dziewcząt do półfinałów Mistrzostw Polski z 3 miejsca. Dziś w Białymborze rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Seniorów we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Znajdujemy się na terenie Centrum Szkolenia Jeździeckiego w Białymborze. Rozgrywane są zawody WKKW, czyli zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Są to zawody Mistrzostw Polski Seniorów w tej dyscyplinie i jednocześnie zawody międzynarodowe do 3 gwiazdek. Gościmy tu czołówkę polskich jeźdźców, którzy rywalizują właśnie dzisiaj. Rozpoczęła się ta rywalizacja na czworoboku. Ujeżdżenie.
Od godziny 10 do godziny 17 będziemy mogli obserwować zawodników w tych trzech klasach w ujeżdżeniu. Natomiast jutro od godziny 11 rozpocznie się najbardziej pasjonująca próba terenowa, czyli cross. Potrwa ona do godziny 16, a w niedzielę ostatnia próba to są skoki przez przeszkody, również na tym parkurze. Mamy specjalne podłoża dla koni, które umożliwiają na bardzo profesjonalnym poziomie start zawodników i koni. A kto tutaj przyjechał do Białego Boru? Jakich zawodników możemy oglądać? Mamy tutaj reprezentację Szwecji, bo w pierwszej kolejności wymienię naszych gości ze Szwecji, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy liczną obsadę zawodników polskich. Jest to właściwie cała czołówka. Wymienię tylko Pawła Spisaka, który teraz dostał nominację na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Tutaj startuje na tym swoim właśnie koniu, na którym pojedzie olimpiady, na wagu. Mamy Łukasza Kaźmierczaka, mamy Pawła Warszawskiego, no i mamy też naszego przedstawiciela Kamila Reinerta. Jest to zawodnik naszego klubu CSJ Kowal Białebór, który startuje tutaj w konkursie trzygwiazdkowym na nowym koniu, irlandzkim wałachu Lasban Radowix. No właśnie, zmienił się właściciel stadniny w Białym Borze. Czego możemy się spodziewać w najbliższych sezonach, bo widzimy tutaj zmiany, chociażby ten parkur, nowa nawierzchnia, pierwszy raz taką widzę, biała. Jakie zawody tutaj będą rozgrywane w najbliższym czasie? Czy nowy właściciel planuje rozwój tego ośrodka? Tak, jak najbardziej. To miejsce będzie służyło koniom, jeźdźcom. To miejsce, tutaj będą odbywały się zawody jeździeckie w dyscyplinach olimpijskich. WKKW jest taką dyscypliną koronną tego miejsca. Tutaj wychowali się polscy jeźdźcy, którzy zajmują teraz czołowe lokaty na mistrzostwach Polski czy w zawodach międzynarodowych. Natomiast także tutaj zagoszczą inne imprezy, ujeżdżenie i skoki. W tym roku mamy 8 imprez na poziomie ogólnopolskim, a w przyszłości aspirujemy również o imprezy rangi mistrzowskiej. Rzeczywiście dużo się zmieniło. Mamy nowe place, wyremontowaliśmy stajnie, powstanie infrastruktura dla koni jeźdźców, mamy odrestaurowaną halę. No, warto tu przyjeżdżać, warto tu przyjechać z koniem. Mamy przeszło 100 miejsc boksów hotelowych dla koni. Myślę, że również kibice, pasjonaci tego sportu znajdą tutaj bardzo ciekawe imprezy. Zapraszamy wszystkich. No właśnie były obawy, że zmiana właściciela doprowadzi do upadku tej stadniny. A jak jest naprawdę? Czy nadal będzie tutaj funkcjonował klub jeździecki, czy będą tutaj trenowali i startowali zawodnicy? Tak, pomału udaje nam się rozwiewać te obawy, bo rzeczywiście spotkaliśmy się z takim przyjęciem niepewności wśród miłośników tego sportu na tym terenie. Myślę, że właściciele udowodnili tymi zmianami, które już dzisiaj można zobaczyć, że kierunek rozwoju tego miejsca jest jeden. Jest to jeździectwo na bardzo wysokim poziomie, ale nie tylko sport, również szkolenie młodzieży i na to zwracamy szczególną uwagę. Ten plac, na którym teraz odbyła się ujeżdżanie, pokryty jest taką, jak pan powiedział wcześniej, nową nawierzchnią. Jej tutaj wcześniej nie było. Ona jest biała. Dlaczego akurat taka nawierzchnia? Ona wydaje się grząska, taka miękka. Tak, no nie sądzę, żeby się wydawała grząska. Jest to podłoże kwarcowe, profesjonalne dla koni. Kwarc ma takie właściwości, które służą najlepiej temu koniowi podczas próby ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody. To podłoże jest elastyczne, to podłoże, na tym podłożu konie się nie ślizgają. Ono wymaga oczywiście pielęgnowania, staramy się to robić jak najlepiej. Ono ma w środku pomieszane, jest taką geowłókniną z fizeliną, która utrzymuje właśnie wilgoć i to podłoże spełnia w 100% najwyższe normy, jeżeli chodzi o place konkursowe.
No cóż, zapraszamy miłośników jeździectwa do Białegoboru najbliższy weekend. Przypomnijmy jeszcze od której godziny, jak tutaj dojechać, bo brama jest zamknięta, którędy można tutaj się dostać na trasę krosu czy ujeżdżenia? Od godziny 11 rozpoczynamy klasą dwugwiazdkową, później trzy gwiazdki i potem dwie klasy w kategorii jednej gwiazdki krótkiej i jednej gwiazdki długiej. Mamy przygotowane parkingi dla publiczności, znajdują one się koło bramy stada i zapraszamy wszystkich na godzinę 10. Dziś w naszym mieście rozpoczyna się trzeci międzynarodowy festiwal balonowy Memoriał Kurta Hummela. Uczestniczy w nim ponad 30 załóg. Pierwszy start balonów zaplanowano dzisiaj, to jest w piątek, na godzinę 19. W sobotę o godzinie 12 na Placu Wolności rozpocznie się kolejna, czwarta już edycja szczecineckiej gry miejskiej, operacja Inkwizytor. Natomiast w niedzielne popołudnie w Ogrodzie Różanym Parku Miejskiego odbędzie się kolejny koncert z cyklu Park Pachnący Muzyką. Początek o godzinie 16. Panie z Ligi Kobiet Polskich zapraszają na wspólne powitanie lata. Zbiórka w niedzielę o godzinie 19 przy pomoście koło zamku, skąd statkiem odpłyną na wspólną zabawę. Będzie puszczanie wianków. Wojskowe koło PTTK Wiarusy zaprasza na kolejną imprezę wodniacką. Tym razem Wiarusy proponują spływ rzeką Gwdom w następny weekend. W imieniu Komendy i Zarządu Wojskowego KPTK Wiarusy zapraszam na naszą kolejną imprezę, tym razem wodniacką. W weekend 29 czerwca do 1 lipca realizujemy 17. ogólnopolski spływ kajakowy pod hasłem Gwda 2012. Wodniaków, kajakarzy na tą imprezę serdecznie zapraszam. Impreza jest dość krótka, weekendowa, praktycznie dwa dni płynięcia. W sobotę z Gdy Wielkiej do Drawienia 15 km i w niedzielę z Drawienia do Lędyczka 17 km. Razem 34 km do przepłynięcia pięknym odcinkiem rzeki Gwdy, stosunkowo bezpiecznym, malowniczym, a jednocześnie popłyniemy również przez rezerwat przyrody Dolina Gwdy. Tak więc zapraszam kajakarzy, zapraszam wodniaków na naszą kolejną imprezę. Przypominam, ostatni weekend czerwca. Zapisy już telefonicznie bądź za pośrednictwem naszego Centrum Informacji Turystycznej albo telefonicznie 667 123 919, dlatego że ilość miejsc już jest ograniczona i dlatego zapisy praktycznie są do 25, ale być może z przyczyn możliwości organizacyjnych te zapisy mogą się skończyć wcześniej. Tak więc polecam, zapraszam, nasza najbliższa impreza wodniacka Gwda 2012. Oprócz oczywiście spływnięcia będzie ognisko turystyczne z kiełbaskami, będą konkursy rekreacyjne, zabawy. Wszystko to, co będzie nam towarzyszyło, niewątpliwie przysporzy uczestnikom wiele wrażeń i miłych wspomnień. Polecam, zapraszam. To już wszystko w aktualnościach. Za chwileczkę reklama, a po reklamach spotkanie z panem Zenkiem.